Siemano, siemano, witam serdecznie widzowie w kolejnym odcinku z Palionowa. To z detektyw dalej na posterunku, że tak to ujmę. Lecimy do mojej bazy, ponieważ słuchajcie, obiecałem, że w poprzednim odcinku posegreguję te zdjęcia. Myślę, że nie będzie zaskoczenie dla was, jeśli wam powiem, że nie zrobiłem tego. Nie miałem niestety czasu, ponieważ montuję bardzo fajny film, który za dwa dni, chyba dwa dni, jakoś w tą sobotę planuję wrzucić bardzo fajny materiał na kanał vlogowy, więc zapraszam was, żebyście tam wbili. Linki są oczywiście w opisie, musicie tam być, ponieważ ten film to jest film, który nagrywam od ponad, znaczy nie od ponad, od prawie roku, ponieważ w listopadzie roku zacząłem go nagrywać, no a dopiero teraz, prawie po roku się on pojawi na YouTubie, ale słuchajcie, warto naprawdę, bo poświęciłem dużo czasu na ten film, więc będzie mi bardzo miło, jak tam wbijecie, a dodatkowo będzie fajna informacja na koniec tego filmu, więc musicie być na kanale vlogowym już w ten weekend. Dobra, słuchajcie, mamy tą naszą bazę, mamy te wszystkie tutaj rzeczy. Nie są one poukładane dalej, no bo nie miałem jakby czasu na to, bo montowałem tam ten film, ale pomyślałem nad jedną rzeczą. Że my ostatnio zobaczyliśmy, gdzie te zdjęcia są. Tu będzie to gdzieś, to było to dość ważne. O, dom taty hejtera, który moim zdaniem wcale nie jest domem taty hejtera. Moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie przykrywka do tego, żeby X mógł gdzieś zamieszkać. Żeby X miał swoje cztery kąty w tym otóż to miejscu. I wydaje mi się, że ten dom jest dosyć znaczącym miejscem pod tym względem. Tak mi się wydaje. I wydaje, o, zabrałem zdjęcie. I nie wierzę w to, że w tym domu nie ma nic ukrytego. Przynajmniej może nie było jeszcze ostatnio, jak ja tam byłem, ale teraz już coś powinno być, no bo w końcu nie wierzę w to, że oni tam nic nie zrobią, to raz. A dwa, uważam, że po prostu jak go postawili, to jeszcze jakby nie mieli czasu, żeby jakby dobudować. Ojej, to mi się dzisiaj ciężko myśli. Przepraszam widzowie, ale pies za mną coś skacze. Katar mam, troszkę się rozchorowałem i nie umiem skleić normalnie słów, co chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że może wybudowali to i jeszcze nie wybudowali nic innego, może już się coś tam pozmieniało, może znajdziemy coś ciekawego, może coś odkryjemy. Tyle! A ścieżko mówi, możecie mi życzyć zdrowia w komentarzach, naprawdę będzie mi bardzo miło. Bo katar to jest najgorsza rzecz, naprawdę. Katar to jest jedna z gorszych rzeczy, jaka może się przytrafić przy nagrywaniu na YouTubie, bo mu tu trzeba mówić. A z zatkanym losem się ciężko mówi. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że tam nikogo nie spotkamy, że możemy być spokojni o to, co tutaj się wydarzy. I mam nadzieję, że... nie spotkamy tutaj X-a ani nikogo innego. Dobra, czekajcie, weźmy sobie tak. Czy nie, noktowizji nie potrzebuję, bo już tego X-a zauważyłem, że widzę normalnie bez tej noktowizji. Ale dobra, wejdźmy do środka i teraz tak. No nie będę robić zdjęć teraz żadnych. Okej. Dziwny obraz, nieważne. W każdym razie tutaj tak zwróćcie na to uwagę, bo tutaj ostatnio zwracaliśmy na to uwagę. Ale teraz to jakoś mnie widoczne jest. Chociaż nie, no dalej jest tu widoczny ten taki znaczek. Nie wiem, o co w nim chodzi, ale dobra, przejrzyjmy ten dom. Czy coś się tutaj pozmieniało? Tutaj wszystko jest tak, jak było, tak naprawdę. Nie zauważyłem żadnych totalnie zmian. Więc wydaje się to być czysto. Muszę te kanaliki posprawdzać, bo tak nie sprawdzałem tego. Może tam gdzieś być jakiś przycisk, ale chyba nie. Chyba nie ma żadnych przycisków. Dobra, zobaczmy górę. O, tu i teraz tak, czy ta dźwignia coś otwiera? No nawet za bardzo nie ma jak. Nie no, nic się nie otwiera, dobra, czyli to nie. Fałszywy, jak to się nazywa, jak to się mówi, fałszywy alarm. Czekajcie, może tak, dobra, zobaczmy, czy coś tu doszło, jakieś w skrzynkach, nic nie ma. O, tych beczek nie sprawdzałem, a w tych beczkach by coś mogło być, tak naprawdę. Dobra, zobaczmy piętro wyżej, bo tu też pamiętam, że były jakieś beczki, dobra, są. No nie no, dalej pusto, tak jakby ktoś wybudował dom i się tu w ogóle nie wprowadził. Dziwne, bardzo dziwne. Tak samo dziwne, jak to, że mnie katar męczy. Proszę, niech mnie to puści, to jest najgorsza rzecz na świecie. Dobra, nie no, tutaj to szczerze, kurczę, no nie no. Za biblioteczka. No nie no, tu nie może być na piętrze. To jakby tu, przecież tu jest ściana od razu. Czekajcie, dobra, zobaczmy z zewnątrz może ten dom. Może z zewnątrz coś nas zaintryguje, że tak to ujmę. O, aż ścięcie miałem. Dobra, nie przeskoczę przez ten płot, oczywiście. Dobra, i teraz tak, rozejrzyjmy się z tej strony. Czy tu gdzieś może być jakaś baza gdzieś ukryta? Tutaj nic nie widzę. Tutaj również nic niespecjalnie widzę. No tu jest ta płaska ściana, no tu nie ma szans, żeby coś się kryło za tą ścianą. Nie ma takiej możliwości. Tu mamy jakieś pole uprawne. Tu jest jakiś... Przepraszam, zniszczyłem pole uprawne do wody. Dobra, tutaj, tu coś może być, tu są jakieś liście. Tak jakby za tymi liśćmi coś mogło być, ale jak ja rozwalę liście, to nie postawię ich z powrotem, bo nie mam nożyc. To nie możemy ich za bardzo rozwalić, chociaż by się przydało, czekajcie. Dobra, czy jestem w stanie sobie zrobić jakoś coś do jakiejś nożyce? No nie mam tu żadnego żelaza niestety, więc nie, musiałem iść do domu. Dobra, trudno, nie wiem, albo dobra, sprawdźmy, nie, dobra. Dobra, trudno, rozwalam liście ręką. Jeżeli coś tam będzie ważnego, to po prostu... Tutaj, czy tu jest dobre miejsce? Czekajcie, może lepiej byłoby z drugiej strony to rozwalić. Bo tutaj może zauważyć, jak będzie przychodzić, a może dookoła tutaj domu nie będzie łazić, nie? Przecież tu jest pole. Dobra, tu. O, tu i ten, dobra, czy... Okej!
Okej, okay. Dobra, tu coś jest, tu coś jest. Czekajcie, czekajcie, zrobimy taktyczne rozegranie teraz. Weźmy sobie tutaj tego jednego dirta. Nie wiem, czy to jest dobre do zabudowania, na razie niech jest. Tak, może na to nie zwrócił uwagi, nie wiem, ale tam coś jest, czekajcie. To prowadzi do środka, tam jest jakiś mechanizm. Wiem. Nie. Dobra, okej, okay, to powstało tu na pewno, bo tutaj wcześniej tego nie było. No dobra, teraz pytanie, co tu będzie na dole. Dobra, powoli, dobra. Halo? Dobra, tu są jakieś dziwne rzeczy. Dobra, wchodzi... Co to jest? Co tu się wyprawia? Co to jest za miejsce? Jakiś obraz. Ej, dobra, to jest zdjęcie kolejne. To jest zdjęcie... To jest jakiś portal. Do Endu? Nie, dziwne. To jest w jakiejś kopalni, bo tam jest kopalnia na górze. O, dobra, to trzeba robić zdjęcie takich rzeczy. Dobra, robimy tak. Mamy dowód. Halo, czemu nie mogę zrobić zdjęcia? Halo. Nie mogę zdjęcia zrobić. Ej, dobra, jest zablokowany, nie mogę robić zdjęć tutaj. Co jest? A, dobra, nie, odłożyłem sobie tutaj papier. Okej, nie miałem papieru, żeby zrobić zdjęcie. Już się wystraszyłem, że nie mogę zdjęć robić. Dobra, tu. Okej. I uwaga. Dobra, zrobiłem zdjęcie. Mamy zdjęcie, dobra, wkładamy do albumu. Co tu się dzieje? Tu są szkielety czarne? Co to się tu wyprawia? Czy tam jest w lawie siedzi chłop? O nie, dobra. Nie, to jest tutaj mocno dziwne, to jest no to co to jest? To jest jakiś tunel. Dobra, czy ja chcę to sprawdzać, tu jest stół. Ale dobra, to mnie intryguje, o co w tym chodzi? Czy to jest portal do jakiegoś... Do jakiegoś miejsca, jakiś to jest specjalny portal, bo to nie wygląda jak portal, znaczy niby jest jak portal do Endu, ale jednak może to być inny portal, tam w środku jest jakiś niebieski ogień, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, dobra, czekajcie, dobra, sprawdźmy w takim razie ten tunel, zobaczmy dokąd to prowadzi. O, tu nie ma tych popłytek, już tu nie wrócimy. Oj, nie wiem czy ja chcę tam iść. Oj, dobra, czekajcie, musimy to roze... Aż pies mi szczeknął. Musimy... No dobra, nie no, mam kilo, to jakby co, damy sobie radę jakoś, dobra, co tu jest, mam piasek jakiś. Aha, tu jest wyjście! Aha! Takie sobie wyjście ewakuacyjne zrobił, ty! Dobra, no, niesamowite, ty! Co tu się wyprawia? Dobra, i tak tam nie wejdziemy, musimy wejść od środka znowu. Więc musimy wejść na górę i szybko do środka musimy zeskoczyć. Ej, dobra, ale dziwna akcja w ogóle, co tu się wyprawia? Dobra, schodzimy tu szybko na dół, czekajcie, wiecie co, ja to może zamknę, bo i tak mamy wyjście tamtędy, więc trzeba zrobić... Okej, dobra, zamknęliśmy to. W ten sposób mamy zamknięte, żeby tutaj nikt mnie nie zobaczył, prawda, że ja tutaj wchodzę. Dobra, jesteśmy w środku i teraz tak. Ten obraz uważam, że jest bardzo znaczącym obrazem. Dobrze, że mamy jego kopię. Czekajcie, muszę sobie zobaczyć, jak to wyszło w ogóle, bo ja tak nie sprawdzałem. Nie no, dobra, widać ewidentnie, co jest na tym zdjęciu. Nie będę brał tego zdjęcia, bo ktoś się może zorientować, że tutaj byłem, więc to jest bez sensu totalnie. Mamy zdjęcie, odłożę sobie do tego albumu, niech jest tutaj. Już wykorzystaliśmy 64 papiery, bo ja w sumie nie doładowałem sobie tu w ogóle tego papieru, więc wykorzystaliśmy już 64 zdjęcia mamy zrobione. To trzeba będzie dołożyć do naszej, prawda, tego wszystkiego. To mnie zastanawia, dlaczego tutaj są te wszystkie te szkielety czarne. One mają nazwy X. O kurde, to dobra, to jest jakaś jego armia czy coś takiego. I to, i nie rozumiem dlaczego tutaj ma te zwierzaki. Ale dobra, to wszystko trzeba udokumentować. Robimy zdjęcia tego, jest tu zdjęcie. Tutaj również by się przydało zrobić ich zdjęcie. Dobra, o, pchają się na mnie, dobra. I teraz pyk, dobra, mamy dwa zdjęcia dodatkowe, dobra, idealnie, to nam wystarczy. Czy coś tu jest jeszcze takiego, co byśmy mogli zrobić? Zróbmy tak ogólnie zdjęcie tego wszystkiego. To w ogóle wygląda jak X, jakby to była jego głowa czy coś takiego, nie wiem, mega dziwne to jest. Dobra, czekajcie, schowajmy tutaj to wszystko. Nie no, dobra, wydaje mi się, że tu wszystko, bo nie ma tu żadnych skrzynek do przeglądnięcia, więc wydaje mi się, że to jest wszystko, co tutaj jest, więc wiecie co? Dobra, ja się stąd biorę. A bo czekajcie, jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, tylko teraz ja tu nie... O kurde, X tam był. O nie, dobra, jednak wychodzimy. On tam ciągle był, a ja tutaj wchodzę sobie tak po prostu. O kurde, ale przypał, widzowie. O nie, dobra, szybko uciekamy. Szybko stąd uciekamy, wraca, idziemy do tego mojego tosta. W ogóle ja mam bazę tak blisko niego, nie? To on tu ma dom, czyli on tam... Czekajcie, czy on tam ma jakiś... Nie wiem, co on tam ma nawet. Nawet za bardzo nie wiem, jak my się tam możemy dostać, ale... Ale on tam ewidentnie ma jakąś bazę za tym. Dobra, wchodzimy szybko tutaj do tego tosta i idziemy uzupełnić nasze informacje, bo mamy kolejne nowe zdjęcia. Dobra, słuchajcie, mamy tak, mamy te zdjęcia. Troszkę ich zrobiliśmy, więc musimy zabrać. Czekajcie, to był chyba od tyle zdjęcia, jak mi się wydaje, czy to jest... Dobra, mamy to i to jest teraz bardzo ważna rzecz, którą mamy do dodania do tego wszystkiego. Dobra, wiecie co, na razie dajmy to tutaj. I tak to muszę wszystko posegregować. Odkryliśmy to, odkryliśmy
O, to jest jakieś stare, to się nie liczy. Dobra, to musimy schować w takim razie z powrotem do albumu. Bierzemy to, to i to, okej. Okay. I teraz tutaj dajmy to i to. Dobra, czyli słuchajcie, za tym, tam się otworzyło przejście. Tam coś, ej, dobra, to jest logiczne nawet, to taka pusta ściana, mogłem się domyśleć, że tam coś może być. Dobra, czyli tam jest jakieś przejście i tam za tym jest kontynuacja tego wszystkiego, czyli oni to dalej rozbudowują. Nie wiem jak bardzo będą to rozbudowywać i nie wiem dokąd to będzie prowadzić, ale ewidentnie do kogoś to prowadzi. Tutaj mamy te szkielety i nie złapało się w ogóle ich niki. Nie widać, że mają na te nazwy X-ów zrobione. Nie złapało się to na zdjęciu. Tu są wieśniaki w ogóle zamienione w zombie. Nie wiem, czy on jakieś eksperymenty na nich robi, czy co, ale możliwe, że tak jest. Miałem bardzo dziwne. Tam jest to tajne przejście, które zauważyliśmy, no i ten portal, to jest ciekawe. To mi się wydaje, że jest nie bez powodu tam. To jest coś znaczącego. Nie bez powodu ten obraz jest prawie na całą ścianę, jest większy niż wszystkie i pokazuje jakiś portal. Jestem ciekaw tylko, gdzie on jest. Jak wiecie coś na ten temat, widzowie, dajcie znać w komentarzach, ale moim zdaniem ten portal ma jakieś duże znaczenie.